Pora rozpocząć nowy sezon kwadratowej masakry. Dzień dobry, witam. O, siema. Witam, Eluwina. Już tutaj tryhardy drewno zbierają. Już zaczęli zbierać drewno? Dopiero się masakra rozpoczęła. Co wy, aż taki tryhard? Już od razu po diamenty? Dzięki, Junior. Fajnie, Junior, wiesz co, fajnie, wiesz co? Witam państwa po długiej przerwie. Hejka. Ale witam. SKKF, twoja przerwa trwała cały drugi sezon. Miło ciebie z powrotem widzieć. SKKF, czy możemy sprawdzić, czy życia działają na masakrze? Nie! Nie na Ma ktoś jakiś fajny poradnik, żeby to jak zbudować? Ja ci znajdę. O, poradnik. O, super, super. 15 milionów minimalnie. Ja ci ogarnę. Tak, im więcej wyświetleń, tym lepszy poradnik już schodzi. Okay. Mam pytanie, czy Graf już ma diamenty? O, Evron, jakim cudem? Ja wam radzę, schodźcie jak najniżej, jak najszybciej, bo on wykradnie wszystko. Wiecie, jak to jest z Grafem. Ej, w ogóle slajmy się respią na powierzchni. Evron, a ty tak bez DC, aż mi smutno. Jawor, wytłumacz mi, jak? Nie pytaj! Jawor, jak? Gościu! Nexe, jak? Jeszcze inne pytanie! No bo mnie zrobiłem i mnie zabił! Nie, kop się pod siebie. Dzień dobry. Dzień dobry. Graf zrobił tryharda i on już szedł szukać diamenty. Ja też to robię. Jestem dopiero na 11. Jest, diamenty. Pięknie. Czy one są normalnie tak porozrzucane? Ja na 11 znalazłem. Tak, normalnie są. Ale kurde, pomysł z wyspami jest spoko. Ja w ogóle proponuję tak. Przytryhardować przez te 3 godziny ze zbieraniem wszystkiego. Tak, bo jest ograniczony teren. Tak, i zacząć im to sprzedawać za grube pieniądze. Później za te grube pieniądze zrobić maszyny skamujące i żeby jeszcze więcej sprzedawać. Kolega tutaj po fachu widzę. To jest najważniejsze tutaj, jak można oszukać graczy na tym serwerze. Uważajcie na 11, jestem na krańcu świata, stary. A tu Graf jest obok mnie, ja pierdzielę. Czajcie, szybciej od Brema znaleźliśmy diaksy. Kolejne! Nie mam, panowie. Właśnie. Pierwsza klata leci. Czy ty od razu 9 ich znalazłeś, gościu? Tak. Na czym polega zasady tego serwera? Ten serwer ma bardzo proste zasady, gramy. A oprócz tego jest kilka mechanizmów i pluginów i tyle. Macie jakieś żarełko, panowie? Nie, nie, właśnie nic. Diamenty są na poziomie minus 15. Co to znaczy minus 15? Jak oni wypadają z tego świata? Czy oni grają z wyłączonym monitorem? Kopią pod siebie i tyle, no. Minecraft 2020 i ludzie dalej kopią pod siebie. Dobra, zaraz sobie chyba cały diamentowy set zrobię. Będę mógł czymś poratować, jeżeli chcecie. Widzę, że sojusze wstępne tutaj zawierane. Bremu pamięta, kto miał najwięcej pieniędzy na poprzedniej edycji. Ja pamiętam, kto zrobił najfajniejszy parkour na tamtym serwerze. Chociaż jeden diament nie musi być na 3. Nie muszę mieć na kilof. Wystarczy mi jeden, ucieszę się. No, już każdy będzie znalazł, że ktoś prawie. Nie, żeby cię demotywować czy coś. Jeżeli SKKF przede mną znajdzie, to będzie najgorsze, bo on nie grał całą drugą edycję i teraz się zaloguje po to, żeby znaleźć przede mną diamenty. Nie może tak być. No jak to? No co za... Junior? Czy ja poszedłem w jakieś wyjątkowe miejsce, gdzie nie ma żadnych diamentów? Ja tutaj na wierzchu nie widzę żadnego diamentu nigdzie. Ja pierdzielę, ale to jest straszne tutaj kopać. Ja czuję, że spadnę. Super, ja mam bardzo dużo redstone'a wokół mnie, którego teraz nie potrzebuję. Ja teraz na krańcu kopałem i powiem ci, że dalej mam 6 diamentów. Kurde, może one są skupione na środku? O, czekaj, Mandzie, kolejne diamenty. Czekaj, bo szkielet do mnie przyszedł. Skąd ty, szkielecie, do mnie przyszedłeś? Jakim cudem? Ja zmieniam swojego spota na kopanie diamentów w takim razie. Tak nie może być. Widzę, że Walduś też szuka krówek, ale sorry, Walduś, tak się składa, że jestem 3 kroki przed tobą. Wszystkie krówki należą do mnie. Ale to jest duże, ja myślałem, że to dużo mniejsze jest. No nie wierzę. Zaha znalazł diamenty przede mną. O, lapis lazuli, wezmę, to akurat nam się przyda. O, czat, widzę diamenty. Nie jestem ciekaw, jak to będzie sytuacja z diamentami wyglądała, skoro to jest taka latająca wyspa i pewnie jest ograniczona. No i... będzie ciężko, będą kolejne diamenty. Ja zmieniam miejscówę. Jak widzę na Kwadratowa TV, że wszyscy mniej więcej kopią w tym samym miejscu, a druga część wyspy jest całkowicie pusta. Tylko 2? Naprawdę? Ale ile ma... Mandzio, no dopiero teraz? Już, dobra. Nie, mega fajnie, Mandzio, naprawdę. Sekundę powiesz to, wyciszysz mikrofon i będzie KGW. Ja KGW zamieniłem na taki IM12, by the way. Teraz KGW już nie istnieje. O, kolejne diamenty. To jest naprawdę dobra taktyka. Admini dali diaksy na start. No pięknie. Aha, czyli admini dali diaksy. Jak zawsze nie fair. Wszystko przeciwko osobom, które grają uczciwie. To. Jak zawsze faworyzowani są ci, którzy psują każdemu zabawę po prostu. Kolejne są. To jest bardzo dobra taktyka. Tutaj chodzić po prostu po tych rogach, a ja widzę, że ktoś... Kto tutaj robi tu taktykę obok mnie? Bremu! A, słucham? SKKF cię zabił? To jest...
tego, jak miałem wszystkie jakieś złoża swoje. Klepiemy go, ma humta. Nie może być tak, że z KKF cię tak zabija. I co, i wszystkie itemki stracone? On teraz mi przekazał informację, że nie ma życia na tej edycji. No nie ma na tym serwerze życia. Informacja została przekazana. Usłyszał, że będzie klepany i od razu przeprasza. Mam pomysł. Ja wiem, że nie powinienem tego proponować jako administrator serwera, ponieważ to jest abuzowanie systemu, ale co jakbyśmy się zaczęli zabijać nawzajem, żeby zarobić kasę? Łatwo $100, powiem tak. No łatwe $100 od kolegi tutaj otrzymałem. No i pro... O ja! O no i no! Jak poprosiłem o złoże diamentów, to dostałem złoże diamentów wreszcie. Ja zajmuję miejsce na chatę jak coś, okej? Okay? To jest taka góra, na której jest bardzo dużo takiego terenu do budowania. Ja wierzę. Ty, jakie ruda gigantyczne! No właśnie, tutaj rudy są dziwne tych diaksów, że niektóre są mega, mega małe, a niektóre są potężne. Z jednej rudy 15 diaksów. W sensie było 15 bloków... Jak? Co? O, kolejny diak... O, Tarek już jutro gram. Odpalił X-Raya, udał, że umarł, żeby każdemu było mu szkoda i każdy tylko Torek, ale się odbiłeś świetnie. O, kolejne diamenty widzę. O, 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 sobie. O, jaka duża ruda. Op. Opa, opa, op, o. O panie, dokładnie tego potrzebowałem. O co chodzi w tym sezonie? Dobra, słuchajcie. Ten sezon to jest połączenie pierwszego sezonu Kwadratowej Masakry i drugiego sezonu Kwadratowej Masakry. Pozostawiamy ekonomię. Ekonomię, która była bardzo fajna na tym serwerze i która również fajnie się przyjęła i która wam się podobała. System czaszeczek pozostawiamy, żeby również tutaj PvP było uregulowane. I oprócz tego tak naprawdę to wszystko jest jak w pierwszym sezonie. Zatem tylko jedyna różnica, że wszystko się odbywa na tym dużym skybloku. Nie ma drużyn tutaj. Zobaczcie, czat, jakie piękne, gwieździste tutaj niebo jest, co nie? Niebo na podłodze. Tak, w tym sezonie będę miał dom. Teren się nie będzie powiększał czy coś, a zobaczymy, czat. Sąd grafa jest na tej edycji? Nie, nie ma. Czemu na dole jest słońce, czat? What the fuck? Co się dzieje? Biedny Szymek. Nie wiem, czy ta... O! Tam są. Chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy ta moja metoda zbierania diaksów się nadal sprawdza. No, ona się dalej sprawdza, tylko była kwestia tego, że te diaksy się schowały. Jak tam sytuacja diamentowa? Już nie ma diamentów. Nie ma już diamentów. Skończyły się wszystkie, tak? Tak. Ja jeszcze zbieram. Tylko że jak moja metoda mnie nagradza tym, że całkiem często zbieram te diamenty, to niestety mam ich tylko 28. Ja mam pytanie, jakim cudem oni tak giną cały czas? Jak to się dzieje? Chłopaki, mam bardzo dobry pomysł. Pójdźmy na pustynię. Zabierzmy wszystkie kaktusy. Myślisz, że ktoś tego już nie zrobi? Myślę, że nie. Właśnie, co nam się przyda nawet w jednej sztuce oprócz kaktusa? Generalnie wydaje mi się, że wszystko warto jest mieć. Takie te rzadkie rzeczy. Chłopaki, jeszcze jedną ważną rzecz musimy zebrać. 3 nici, żeby wziąć łuki i żeby ich zrzucać. Przede wszystkim SKKF-a, prawda? Tutaj już się prawda. Z Kiślem robi sobie domek. Ja już tutaj widzę jego główkę. Ja skrzynkę właśnie sobie tutaj zrobiłem. Ale to tylko na jakieś diamenty, takie rzeczy. W razie jakbym jakiś frajer, prawda? Powiedz mi po imieniu. Frajer chciał zrzucić. Ej, chyba ty Jimmy'ego jakoś uraziłem, bo zabijałem krowy, które były. No i ma pecha. Słuchaj, ma pecha, ma pecha. Ja już się przekonałem po chwili, o co chodzi. Ja grzecznie przechodziłem obok granicy ze światem, zostałem wepchnięty w dziurę. Słuchajcie, ja mam bardzo dobry pomysł i to jest dobry pomysł pod content. To są darmowe filmy, Evrun. To mi się szczególnie podoba. Robimy dom ekipy. Dom ekipy. Może na przykład Team Y. O, dom ulańców. O, może jakoś zrobię też siekierkę, pozbieram trochę drewna i inne takie głupoty, których na pewno Torek będzie potrzebował, żeby cokolwiek wybudować. Bo powiedzmy sobie szczerze, kto to będzie budował? Ja liczę Toruś. Ciebie... Ekipa XXL. Off, co, nie? Tak, netheru nie ma, no. Ekipa XXL! Ja ci, Torek, już zbieram twoje ulubione drewno. Jakieś łóżeczka by się przydało zrobić, żeby się, chociaż nawet jedno łóżko, żeby się przysłać w tej potencjalnej bazie. Kolejne diamenciki. Zaraz będzie chyba cały diamentowy set, co? Mandzio, kolejne diamenty. Ja nie wiem, co to jest za sposób. Teraz to ja tylko seciówę robiłem. A, właśnie zastanawiam się, czy tutaj tak samo na 11 jest najwięcej, czy ten, czy... Ja! Evrun! Gościu! No przecież shift trzymasz! Evrun, czy mam do ciebie przyjechać i ci przykleić taśmą ten shift? Ale ja nie wiedziałem, że tu będzie już dziura ze świata, no. O, widzę, że masowe przepalanie się rozpoczyna. Dobra, ja mam najważniejszą rzecz do zrzucania innych graczy, czyli łuk. Sweet dreams, panowie. No wstawaj, już, wyspałeś się. Gdzie ja jestem? Czy potrzebujesz pomocy? Na jakich rekordach byliśmy? Na razie zapowiada się na to, że oni wszyscy potracą itemy, bo sobie poginą. Ta, bez kitu, no. Obrazicie się, jeżeli wam powiem, że już mam prawie cały diamentowy set? Ja mam cały diamentowy set. Też. A, ty już masz, o kurczaki. Fajnie, cieszę się.
Torek, idziemy po gunpowder? Chodźmy, a po co nam? Po TNT, a po co innego? Franki, będziesz teraz. No wyobrażasz sobie, żeby SKKF miał po pierwszym dniu płytkę naciskową z TNT? Przecież chłopak przestanie grać po tym. I duża jest ta wyspa, ja myślałem, że ona jest dużo mniejsza. Tak, ja sobie chyba całą noc spędzę na kopaniu diamentów, bo już jutro nic nie będzie. Patrzcie, Nexet też spadł. Powiem wam, że nie spodziewałem się takiego obrotu sytuacji. Właśnie brzmisz tak, że byłeś taki zadowolony i dumny z siebie i to wszystko zniknęło. No, zdradziła mnie ta góra, powiem ci, no nie wiem, co mam powiedzieć. Nie wiem, czy trzymanie się blisko spawnu by po prostu nie było lepsze, bo wszyscy będą daleko od nas. Bo też pytanie, jak się zaraz tutaj metra porobią i inne, wiesz, środki transportu, jak ludzie się rozłożą. Myślę, że barbarzyńcy zaraz zgryfują tam ten teren cały, a my będziemy mieli piękną, naturalną górkę. Zajmijcie sobie w ogóle też więcej terenu. A po co nam jeszcze więcej? Trzeba mieć teren, nieruchomości. Dobra, Torek, słuchaj, musimy jakieś tutaj źródło jedzenia ogarnąć sensowne, bo to jest jest tragedia. Pięć creeperów obok siebie, co to jest? Tak, no właśnie tutaj się tyle respi tego. Cześć, koledzy. Cześć. Siema. Cześć. Co tam u was, chłopaki? Nie damy ci żadnych itemów na ruciak. Ale idzie mi... Nie dostaniesz niczego. Dobrze, idzie mi znakomicie, nie chwaląc się, jestem diamentowy. Cały? Super. Ty, Evron, chcesz diamentowy set? Nie, ja mam już 4 diaksy. Nie chcesz, ale nie chcesz, nie chcesz? Torek, idziemy polować na ruciaka, on ma diamentowy set. O. Lecimy po niego. Jak się bawicie, chłopaki? Czemu to są wyspy, a nie kopalnie? Przecież to jest Minecraft. Czemu tak jest niefajnie? Dobra, wywaliłem go do Jawora. Przeniosłeś. Co zrobiłem? Tak, ręka mi się obsnęła. Może bym zaczął coś budować sobie tutaj, jakiś domek. Ty chcesz już budować? Ja proponuję nie budować, chłopaki, bo ja się obawiam, że jak wszyscy się wybudują na spawnie, będziemy daleko od nich, to że ostatecznie będziemy się chcieli przenieść bliżej do nich. To zróbmy tak. My z Evronem zaczniemy tutaj się budować, wy zaczniecie się koło spawnu budować i jak zmienimy zdanie, to którzy się przeprowadzą do któryś. To jest ten moment, kiedy zaczynam zbierać jagody. Nie wiem, czy jagody właśnie nie byłyby dobrym wyborem na początkowe jedzenie tutaj, bo w sumie jest ich strasznie, strasznie dużo. Jagody są spoko, ale no kurde, dają tylko jeden. Nie wiem, czy to Graf już pozabierał, ale ja tutaj nigdzie nie widzę jakichś kaktusów ani trzciny żadnej innej. Raczej wszystkiego by nie zebrali. Ale możliwe, że po prostu na mapie nie ma. Tutaj ogólnie dużo rzeczy można zrobić. Samo to zbieranie piasku z pustyni jest dużo warte, bo wiecie, piasek też się zaraz zacznie kończyć. A mała ta mapa jest strasznie. No właśnie, nie jest aż taka duża, jak się wydaje. No rzeczywiście nie ma kaktusów na tej mapie. Ja nie wiem, jak oni giną, ja po prostu... O Jezu! O Panie, ile tu topielców jest! Aaa! Ile ich jest! Cała armia ich! Chodzi ci o te podwodne zombiaki, czy co? Tak! Ja mówię o ilości 20+. Może tam jest spawner jakiś? Tak, tam chyba jest spawner. To może zrobimy ekspiareczkę. Nie no, jest ich zrespionych jakieś 20 czy coś tutaj. Słuchajcie, prawie wpadłem, no. Znowu. I oprócz tej dziury, wokół mnie jest jeszcze 7 poziomów w dół. Jest po prostu jedna dziura. Taki szpic do góry, dziurawy. Ma ktoś trzcinę? Nie ma na serwerze. Ej, no to w takim razie enchanta nie zrobimy. A banknoty zamiast papieru? Nie wiem, raczej to nie zadziała. Działało. Spróbuj. Nie, no. Trzy papieru, jedna skóra, nie? To jest książka. Tak, tak, tak. Dobra, czekajcie, kraftuję, uwaga. Działa. Nie mów nic! Ale przecież i tak zaraz czaty zdradzą. No. Dobra, w ogóle o tym nie wspominajmy na razie. Napiszmy na czacie, że znaleźliśmy trzcinę. Oni wtedy nie będą podejrzewać, skąd mamy książki. Gdy będzie naturalne. Podoba mi się, jak Evro po prostu, a never mind, jednak jest trzcina, a Torek, o, zgadnij, co znalazłem, uhu, o, 20 level, będzie możesz jedną książkę ewentualnie sprzedać, Turlaj Dropsa, to jest profesjonalne, nieskończone źródełko od oldschoolowego gracza Minecraft, proszę bardzo, ja to szanuję, o nie, fantomy, what the fuck, jak się przestraszyłem, ja zapomniałem, że jest ten mob w Minecrafcie, w ogóle na żadnej edycji nie było. Patrz, oni dali gienot szkieleta w 2K20. Spaść z mapy, to jeszcze rozumiem. Koszt jednego full enchant seta, 15 bookshelfów oraz enchanting table to 1380 dolarów. Okej. Okay. To rzeczywiście nie będzie to najprostsze. A czy ja już mam stówę za zabicie skacza, nie? Wiesz, o co chodzi. Torek, ty masz spawna tutaj, co nie? Sprawdzamy, czy da się tak nabijać kasę? Kubiks będzie zły, może lepiej. Mam 20 poziom, nie chcę. O Jezu, cofnie. O dobra, też mam 20 poziom. Ale jak zenchantujem, okej? Okay? Dobra, Bremu, chodź, to jest pora na zwierzakową wyprawę. Generalnie wydaje mi się, że najlepiej jakbyśmy mieli swoje osobne domki. Na tej samej działce, ale osobne, nie? No tak, tak będzie najsensowniej. No. Oczywiście, że tak, byczku. Jak jesteś na kwadratowa TV, no nie? I mamy to swoje piętro, to możemy to jeszcze jedno niżej zająć. Teraz ja jestem w teorii, bo jestem pod, ale jestem... No, to jest to mądre. Takie dwa piętra, no nie? Dobra, idziemy poszukać króweczek. Bardzo mi się podoba to. Gracze podzielili na dwie drużyny. Nie, no Boże, co to za głupi, bo ja pierdzielę. Gracze nie podzielili na drużyny. Ej, o Boże, zrobimy drużyny!
O, o, pszczółka chyba zabije. Musimy mieć silk. Nie, musimy mieć silk toucha. Co ty w ogóle, mędrze, oszalałeś chyba. Powiem ci tak, Brom, znalazłem slajma, ale nadal nie widzę żadnej krowy. Mam owce! To nic, serio, nie udaję! Już zaraz F odpadnie z klawiatury. Słuchajcie, dostałem donate'a od pana Uśmieszka, że Evron i Torek mają nam coś do powiedzenia. Słucham, Evron i Torek, co kombinujecie? A tu już powiedzieliśmy, nie, dochodziło o to, żeby, bo ustalaliśmy, czy robimy jeden duży dom jeden X, duży dom, czy po prostu osobny. Każdy osobny dom, ale w sumie lepiej osobne domy, nawet jeżeli chodzi o magazyny, no nie, no to na tamtej edycji było tak, że w sumie po tym już tak niczego nie... Tak, magazyn wspólny, oznaczam magazyn pusty. Mancio, tutaj są dwie krówki w zagrodzie u Zachy. To jest Tydzimiego. Aha, czyli Zacha kradnie. Zacha kradnie, Zacha z magistrem się buduje. Teraz za nami leci jak coś, a ty jest tylko jedna owca. A, bo ty... Nie, 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 pięć. Ty! Ej, gościu! Zabić go? Dawaj! Jakiej wy jesteście wysokości, możecie mi powiedzieć? No, panie zahaczaju. Okej, dobra. Panie zahaczaju. Panie zahaczaju. No i już mi owca nie chce za mną iść. W sumie te jego linki by się przydały. W sumie jakby go tak zabić. Bijemy go? No zastanawiam się, bo te linki w sumie dobry pomysł, no ale... Zobacz, jaki on biedny jest, tak bez seta. No ale ma linki. O, 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 o! Myślałem, że dwóch typów w diaksowym secie zauważyło, że ma linki. Sytuacja jest następująca. Ja mam diamentową zbroję, wy pewnie też. PvP? Ja mogę się z nimi walić. Jak się nie rozpocznie ta edycja od wysadzenia domku SKKF-a, to uważam, że to będzie słaba edycja. Przez pół sekundy diaksy było widać u mnie i ktoś wyczaił. Czy ty masz specjalny poradnik, jak budować aktorek, z którego za każdym razem słuchasz? I on ma jeden kanał na YouTubie, Medieval Building, i on zawsze tak robi. Żartowałem. Dobra, chodź, Ebro, wylogował się tutaj, kopiemy dziurę. Idziemy do wyrka? Uważam, że byłoby niegłupie, że jeżeli tutaj zamierzamy mieszkać, jakkolwiek to bardziej podłączyć ze światem, już zarówno dla nas, żeby było prościej, że można byłoby się przekonać w stronę spawn. I żeby było normalne wyjście stąd, bo teraz, żeby dojść tutaj, to jest masakra. Ja mogę zacząć kopać w sumie ten tunel. Już chcesz? Ja nie wiem, co oni robią. Dobra, czat. Zaczynamy kopać ten tunel na spawna. Kurde, to jest dużo roboty. Nie wiem, czy chce się pisać czat na taką dużą ilość roboty, jak nie wiem, czy będę tutaj mieszkał. Tutaj jest spoko, wiecie? Żeby sobie obok Evrona, Torka i Brema mieszkać, ale to jest daleko od wszystkiego. I się boję, że to boję się właśnie, jak to jest daleko od wszystkiego, niestety. To troszeczkę mnie to przeraża. Mandzio? Słucham. Super jesteś. Tak. Ja też? Tak, też jesteś. O, dzięki. Na pewno? Czekaj. Torek? Co tam? Jest Evron? Jest Evron. Okej. Okay. Bremu? Słucham. Minecraft. Super jesteś. O, dziękuję, ty też. O nie, Bożek! Da się? Co? Łukiem do elfa? No strzel. Tak, jest jedna okropna rzecz, która mi się strasznie nie podoba. Zacha ma enchant. Jakim prawem? Ja bym chciał silk dać. Mamy tutaj w ogóle bagna, Bremont, czy ty sprawdzałeś tą mapę? Czy tu są bagna? Nie widziałem. Bo jeżeli są bagna, to być może będą się też respić wiedźmy i z wiedźmy wypada trzcina. W sumie tak patrzę, że mamy tutaj najlepszy teren. Taki najładniejszy chyba. Dobra, Bremont, musimy pójść na jakąś wyprawę. Masz tę linkę? Mam. Dobra, to możemy szukać. Możemy rozwiązać inaczej problem z krowami. A ja wiem, o co chodzi chyba. Poczekaj, Bremu, zróbmy jedną rzecz. Chcę się przekopać, żebyśmy mieli normalne przejście, bo takie skakanie po bokach to szału się dostaje. Tak, tak, bo to nawet movementu żadnego nie ma, tylko to po prostu jest takie głupie skakanie. Ty po lewej, ja po prawej, tutaj przed siebie po prostu. Takie ukryte przejście w sumie, no. Czekaj, ja tu nic nie ma, nie no, rozejrzyjmy się, raczej nic. Ale ładny teren ogólnie. Ja nadal jestem za pomysłem zebrania całego piasku i po prostu sprzedania go. Nie ma go aż tak dużo. Myślę, że to jest z dwie, trzy skrzynki piasku. Ale to byłoby chamskie w sumie. Nie byłoby chamskie, to jest po prostu biznes. Nie ma jeszcze ender chestów. Ja myślę, żeby oni po prostu nam to ukradli. Tylko, że w ender chesta nie zmieścisz tyle piasku, ile potrzebujesz. O-o! Przekopałeś się? Tak. Równo na szkieleta, creepera, pająka i zombiaka. Ekipa powitalna. Marchewka zombiaka wypadła? To jest important. Brawo, mamy marchewkę. Ja tutaj proponuję coś takiego. O! Jest. It all comes together now, Bremu. Możemy wreszcie przyjść i odebrać to, co nasze. Oni tam są. Graf i Tijimi. Trzeba ich jakoś odciągnąć, Bremu. Czy Graf gra z Tijimim razem? Kurde, no Graf sobie wziął po kumpelsku te krówki, a my chcemy ją ukraść. Czy my możemy w ogóle tutaj wejść? Czy raczej nie? Ja sobie chodzę po ogrodzeniu. Jeszcze o Jezu, nie. O Jezu, o Boże. Nie. Ale to po ogrodzeniu, to bez problemu. Ja mam pomysł. Weź odwracaj jego uwagę. Ja się podkopię pod nie. Serio? Ale czekaj, jego nie ma, dobra, ja se polatam. W ogóle nie ma go? Nie ma go, no, nie ma go. No to, a co my czekamy? Po co ja podkop robię? Ja tylko pożyczam.
Ja nie mogę, nie. A co tam jest napisane w ogóle na tych tabliczkach? Oj, jakieś tam, żeby było mi smutno, że biedny jest. Mandzio, nie jesteś biedny, bo wiesz, co jest najważniejsze? To, co masz w sercu. Ale to, że ty Jimmy jest biedny, nie że ja. Czy ty wziąłeś wszystkie kropki? No, jest biedny. No tak, a jak mogę je rozdzielić? Teoretycznie mógłbyś je na przykład rozmnożyć, nie? I wtedy by się rozdzieliły. A czym mam je rozmnożyć, Bremu, jak taki mądry jesteś? Boże, Creeper! Nie! Coś ty zrobił! Bremu, napraw to! Ja je rozmnożę, a ty to napraw. O! Czaty, czy powinienem to zrobić? Nie, no, będzie na ciebie. No właśnie, jeżeli ja to naprawię, to będzie właśnie na mnie, chociaż... Nie, będzie na ciebie, jeżeli tego nie naprawisz. Ja już piszę na czacie. F. Ja myślę, że powinniśmy znaleźć inne krowy. Nie, ja już mam zboże od niego. Jest problem taki, że nawet jak rozmnożymy te krówki, mamy tylko jedną smycz. Nie wiem, o co chodzi. Bremu, nie naprawiłeś tego? Boże, mordo! Ja myślę, że to możemy zostawić tak, jak jest. Bremu! O Jezus, czekaj! No Bremu! To jest już drugi! No to... O Jezu. Graf zabił Jawora, okej. Jawor się prosił. Krówko, czy możesz, proszę ciebie, normalnie tutaj wejść? Proszę, chodź. Co tam się stało? Czemu tu się nagle jakiś wieżowiec pojawił? Czy ty to widzisz? Bremu, to nie były pieczarki. Czy to jest bug? Patrz, na tabie się pojawiła kasa. Możemy legalnie zapolować na ludzi z czaszkami. Graf ma minus 140. Może zostawmy go w tej sytuacji takiej, jakiej jest. Zostawmy. Nie dawajmy mu szansy zarobienia kasy. Ale taki Kiślu, Junior. A można ich legalnie zabijać? Jak to wygląda? Po prostu sobie psuje z nimi relacje, no ale mieli czaszkę. Ej, gdzie jest Linka? W sumie Juniora mogę zabić, bo Junior mnie zabił na początku z edycji. Myślę, że to jest bardzo dobre wytłumaczenie. I to nie na początku poprzedniej edycji, czy dwóch poprzednich edycji, tylko na początku tej edycji. To ja myślę, że spokojnie możesz zarobić $100 teraz, no i będziemy bliżej enchantu. Ale bardziej bym Kiśla zabił, bo on się zdenerwuje śmiesznie. Zabicie Kiśla to jest direct atak w stronę SKKF-a też. Można pobyć Kiśla? Adam, tak? Jesteś szpiegiem z innego kanału. Nieprawda, byłem tam, bo tam ktoś chciał ze mną rozmawiać, dobra, ale teraz tutaj boli nagrywają odcinek. Czemu nie nagrywają z tobą? Bo ja buduję domek. Oj, korki wwaliło. Dobra, ja idę zapolować na Kiśla, Bremu. Nie wiem, czy idzie ze mną, czy nie. Czemu? Bo $100? Czemu wyrosło? Zobacz, co się stało. Nie no, ja chcę Bremu po $100 pójść po prostu. No nie może być tak, że Evron jest najbogatszy na serwerze. Kochani, zdradziłbym wam pewną informację, ale wtedy mogę być dwulicowym siusiakiem. O, go. Ale co? Nie no, no gadaj. Ale dlaczego? Ale miałeś powiedzieć nam jakąś informację. Powiedziałem, że nie mogę opowiedzieć tej informacji. Bo... Dobra, Bremu, chodź, idziemy chlepać na Ruciaka, a później zabieramy Kiśla. Stracimy $100, ale odrobimy $100 na Kiślu. Ej, słuchajcie, ja idę walić Kiśla chyba na mordę, bo ma czaszkę. No właśnie, no wreszcie, no ktoś! Kto mnie rozumie, Evron, Jezu. Gdzie ty byłeś, jak ciebie nie było? Co kopie diaksy, no kurczę, ale lagi są niemiłosierne, boję się... No to tym bardziej, chodź, jeżeli go naklepiemy i są takie lagi, on nawet nie ogarnie, co się dzieje. A są lagi, Jezu Chryste. No wiesz, serwer na 15 osób i wyrabia. No nie, no wiadomo, za dużo już. Dobry serwer dla 15 osób, którzy prawdopodobnie albo nagrywają. Nie. Stawiamy lokalny serwer. Mogę postawić na swoim własnym routerze i chyba będzie działał lepiej. Słuchajcie, chyba za dużo jest mechanizmów redstone'owych. Też mi się tak wydaje. To wszystko przez te farmy zero-tickowe. Ale na szczęście zwiększyliśmy koszt hopperów. Zatem teraz się robi z bloczków żelaza. Dobra, ja chyba zacznę parkoura budować już. Już jest okej. Okay. Lecimy na Kiśla. Dobra, czekaj, Mandzio, idę. Ogólnie wydaje mi się, że jeżeli pójdziemy zabić Kiśla, to nasz domek może wtedy zniknąć w przeciągu 5 minut. Dobra, on ma czaszkę. Zabijamy go z zaskoczenia. No nie? I po zabiciu go mówimy, że to nic osobistego, po prostu miał czaszkę. I koniec. Jak my będziemy mieli czaszkę, no to też nas mogą zabijać. Tuż jak... Dokładnie, ta sama zasada. Po prostu na jego głowę jest nagroda. Bez dobrze, kitu. Tutaj jest z nami torcik, czuję się bezpieczny. Dobra, jestem gotowy. Czy wiemy, gdzie jest? Oczywiście będziemy mieli małego penisa, zaltabuję na minimapę. No nie! A to ja mam inny pomysł. A co wy na to, żeby zaprowadzić trochę strachu na serwerze? Idziemy poklepać Jawory i całą resztę. Idziemy naszym tunelem, tak. Dobra, idziemy. Jest tunel, o kurde, tunel. No. Ej, szanuję mega ten tunel. Słuchajcie, możemy zabić Jawora i powiedzieć, że to dlatego, że zabili Kiśla. O, 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 o! O, nie. Coś się dzieje. Evron, ja nie chcę nic mówić, ale T-Jimmy jest tutaj bez seta. Nie no, T-Jimmy, Boże, weź. No nie, nie T-Jimmy'ego. T-Jimmy robi jakiś tutaj killbox labirynt w ogóle. O, 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 patrz! Fokus na Jaszczego. Karę, jest Jawor Maczachę, Jawor Maczachę. Jawor, Jawor Yoshi, dwie osoby. Ile tu jest tych potworów? Dobra, tutaj. Czekaj, jemy. Jemy. No nie! Dobra, Yoshi. No nie! Dobra, Nexe, walimy Nexe. Nexe, bo ma za dużo przedmiotów, jest za bogaty. Nexe, za bogaty jesteś. Czy oni próbują właśnie farmić w ten sposób, co my wcześniej myśleliśmy? Tak. Walimy ich wszystkich. Wszystkich po prostu, PvP, czerwona czaszka. Puk, puk. Policja, otwierać. My tu po Nexe. Dobra, wbijamy.
Uciekaj, Nexe! A nie, to Jawor, to Jawor, Jawor, to Jawor. A gdzie Nexe jest? Na górze na shifcie. Jest, 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 jest! Płynie tam! Gonimy go, gonimy go. Ja mam łuk. Dobra, on ucieka na koniec świata. On nie przewidział, że mapa jest okrągła. Creeper! Rzućcie go ze świata jak coś. Mam nadzieję, że mam więcej jedzonka od niego. Oj, wodą, wodą, wodą! To nie jest dobry pomysł, Nex. Ale tu jest tych topielców. Dobra, dogoniłem topielec, go, patrz, ja nice! Nice! Patrz. On zaczął bić pierwszy! Zaczął bić pierwszy, nie będziesz miał czaszki! My tylko biegliśmy do domu. Wraca do bazy, wraca do bazy. Róbcie obiegówek ktoś. Miał perłę ze sobą, zostawiłem ją w bazie. Walimy go, walimy go. Dostał 3 razy z łuku. Wszyscy topielce go atakują. Nexy wyszedł z gry. Mój Boże, co? Ej, panowie, co tam u was? Elo, jak tam Pussy Gaming? No, wyobraź sobie, że jak cię goni 3 goryli z diamentowym meku, to ciężko. No przepraszam, no sam zabijałeś innych graczy, my jesteśmy policją. Dobra, dobra, dobra. Przybiegliśmy po 2 białe czaszki, już je... I nam je zabrałeś. Biegnie. Ale zabiłeś no, ale ich ja chwilę przed nami. Czaszek. Ale ty zacząłeś bić brema. Dlaczego? No bo nie wiem, dobra, dobra, Nexe, słuchaj, 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 Nexe, słuchaj, Nexe. Logujesz się i wyrzucasz 100 dolarów banknot i odpuszczamy. Dokładnie. To jest mafia. Nie, nie, no to spoko. Nie, nie. Logujesz się, slash winroot 100 i rzucasz i odchodzimy. To musi zostać zrealizowane na spawn, nie? Dobra, dobra, okej. Okay. Dobra, będziemy za to pójść. Nie, 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 wyjdziecie na spawna. Nie. Jak nie. Tego nie zapłacisz, cena rośnie do 200. Pamiętaj, że zostałeś 200 dolarów za Jawora i Yoshiego. My tylko połowę bierzemy. Jeszcze 5 minut. Nexe, nie jesteś tutaj w pozycji negocjacyjnej. Pamiętaj, to jest mafia. Ale ty nie próbuj negocjować. Ale ja wam tylko mówię, że nie próbuj negocjować. Ja mam już 3 filmy, więc ja nawet nie negocjuję. Ja serio mogę nie wchodzić długo. Z każdym dniem dług będzie rosnąć. Nie, 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 przykro mi, nie bawię się w takie rzeczy. Dobrze, zapamiętamy to, prawda? Nie, 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 ja nie zapamiętam, ja tu po prostu siedzę. Ja nie mam życia, nie wiem, czy sobie zdaję sprawę, ale nic nie mam w życiu do roboty, więc ja mogę na przykład poświęcić cały. W tej wodzie. Czekamy. Nie mam problemu. Spoko, ja właśnie wygrałem drugą grę na Arctic Gamesach z rzędu, więc dobrze mi idzie. No Nexe, słuchaj, 100 dolarów i to jest git. 100 dolarów to jest godzina gry na serwerze, tak, jeszcze trochę. Ja wam mogę dać te 100 dolarów, ale ja chcę to robić w bezpiecznych warunkach. Panowie, ja umarłem 2 razy. Mhm. Mogłeś grać lepiej, mogłeś być lepszym dlatego graczem po prostu. Nie utrudniajmy sobie tego, 100 dolarów i przeżyjesz. To jest już mafia w tym momencie robiona. Pamiętasz, co się działo z twoim domkiem na pierwszej i drugiej edycji? Tak, na drugiej edycji bardzo mi zależało na tym domku. Ale na pierwszej? To na pierwszej to co innego, bo tamten robiłem z siostrą. Ej, bez kitu! Siedzę, siedzę i Nexe nagle zaczyna na czacie pisać. O nie, jesteś fan kupą, czy coś takiego. Ale Nexe tak normalnie pisze, ja nie rozumiem. Na czacie to sorry, ale mi siostra na konto wpiła. Tak, tak, tak. A ja myślę, co chłop wypisuje? Mój domek poszło oglądać domek z KKF-a i powiedziała, ale z KKF jest głupi. I po prostu miała tabliczkę, jesteś głupi. Tak. Obiecujemy na honor i na paluszkę nie i na matkę Torka, że nie zabijemy cię, jeżeli zalogujesz się i wyrzucisz 100 dolarów. Zaufałbym wam, ale gadamy właśnie z Mandzem. Kiedy ja cię oszukałem, Nexe? Na całej drugiej edycji. Jaki sposób ciebie oszukałem? Wytłumacz mi. Bo ja ciebie oszukałem, czy wykorzystałem twoją głupotę? Bo rozróżnij te dwie rzeczy. Widzisz, ale ja dorastam. Moja IQ też rośnie, ja już się nauczyłem robić pieniądze. 0 razy cokolwiek to nadal 0, Nexe. Bardzo odpowiedzialną rzeczą by było teraz po prostu pokojowo załatwić sprawę. Z każdą sekundą, jak Nexe się nie loguje, jest rozbierany domek z KKF-a o jeden bloczek. O nie! Yeah! Przepraszam, Nexe, ale jestem skłonny do tych radykalnych działań. Właśnie usuwam pierwszą brzuskę. Ja nie mam domku! On nie ma domku, kurde. Usuwam drugą brzuskę, Nexe. O nie, Mancio, bardzo źle robisz. SKKF, dopóki Nexe się nie zaloguje i nie odda nam kasy, jestem zmuszony rozbierać twój domek co minutę o jeden bloczek. Normalnie jest. To wina Nexe, z nim gadaj. Nic nie zrobiłem, ale już jestem tutaj. Dom SKKF-a to jest bardzo dobry cel. Wiesz co tu się, Manzio, stało? Biegnę okay, tam okay do naszej bazy, nie? I on tak, buduje tak domek i nagle zaczyna mnie łapką bić i ja, stary, spadam tutaj. Czy chcesz siekierę? Nexe, nie rób sobie wrogów. Bo nie robisz sobie tylko wrogów nas, ale również w SKKF-ie, który będzie miał rozebrany domek przez ciebie. Jak jeszcze waszą policzalność wierzę, to po pierwszej edycji w SKKF-a nie za bardzo. No nikt nie wierzy w SKKF-a, ale to jest inny problem. To jak, Nexe, logujesz się? Mam 7 grę z 8, wygrywam, no nie wyjdę teraz, już co. O, wygrałem, 150. Dobrze. Dobrze, czekamy. Pa, Jawor z mieczem przybiega, na klepę jest dobrze, gotowy.
Ale Ebro, ty się czujesz potężny w tym pełnym diamentowym secie. Proste, że tak. Ma 10 dolarów. Jawor, wyskakuj z 10. Nie. Haraż dla torka. Nie mam. Masz. No kurde, mam tab. Z jakiej racji? Mafia. Wygrałem już ostatnią rundę, teraz tylko się pochwalę, że jestem dobry, bo wygrałem chyba 6 na 8 konkurencji, cześć. Jawor, 10 dolarów. Panowie, wychodzę. To ja potrzebuję od was potwierdzenia każdego. Mandzio, ty zabijesz mnie, jak wejdę. A oddasz nam pieniądze? Jeżeli wam wypłacę 100 dolarów, to nie zabijesz mnie, jak wejdę. Nie zabijecie. Dobrze, Bremu? Tak samo. Jak sądu nie ma. Przyjaciel, że cię nie zabije. Dobrze, wchodzę. To jest biznes. Dobra. Bez miesza w dłoni, ale zabijaki. Chodźmy, nie ma problemu. Nie, stańmy tutaj. Dobrze, możemy iść do domu SKKF-a, nie ma problemu. Tego rozbieranego. Mandzio, jakbyś mógł tutaj obstawiać wejście do domu. Taki, wiesz, bodyguard. No dobrze. Jeszcze się policzymy. Proszę wyjść. Ten budynek jest zajęty. Bremu, poczekaj tutaj, poczekaj na piętrze, jakbyś mógł. Czekaj. Zrobimy tak. Tutaj lekki briefing, proszę bardzo. Halo? Halo, SKKF. Halo. Czy wy sobie żartujecie? Przepraszamy. Na chwilę, dobra, sekundkę, musi tu być transfer. Ten budynek został zajęty po prostu do celów ważnych tutaj naszych prowadzących. Panowie, celów? Opuszczamy ten lokal. Opuszczamy, o, już zwalniamy. Dziękujemy za użyczenie lokalu. Najbardziej, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Bardzo dobrą decyzję. Ebro, czekaj, czy jest 100 dolarów, tak? Na pewno? Tak, zostało wpłacone. No, zobacz na jego tego. Dla nas też miało być przecież. No, czekaj, przecież profesjonalizm, musimy odejść od nich. Dobra, może odbiegnijmy jeszcze kawałek. Czy możemy stąd odejść do miejsca, gdzie nie ma miliona mobów? Wiesz co, Nexe, równie za pieniądze my możemy wykonywać różne zlecenia. Taki kiślub, widzę, że ci przeszkadza bardzo na czacie, możemy się nim zająć. Mi ani trochę. Przeszkadza ci ktoś na Nexe tym serwerze? Oprócz gangu XXL. Przeszkadza na tym serwerze. Dobra, pamiętaj, Nexe, za odpowiednią opłatę wykonujemy wszelakie usługi. Przynajmniej 105 dolarów. Tak. Dobrze, dziękujemy bardzo. Ja wam życzę udanej pracy jako mafia. Pewnie. Dziękujemy. Polecamy się na przyszłość ogólnie. Tak? Jasne, to jest tylko biznes. Nexe, myślę, że to jest tylko biznes. Dobrze, kocham was, super jesteście mafią. Oczywiście też jakby miej na uwadze, że jeżeli kiedykolwiek przy twoim niku pojawi się biała czaszka, prawdopodobnie za 2 minuty ruszymy na ciebie. Ale jasne. Tak, to jest wszystko chili. Jasne, bez problemu, spoko. Nie pojawi się, ja jestem pacyfistą. Nie, no i bardzo dobrze. Pacyfistów lubimy najbardziej. Nie, no nie dobrze, mogę, bo masz... To miłego życia. Miłego. Ale to zrobiliśmy, co? Bez kitu. Tylko następnym razem nie dzielimy się obszynik, bo mogą ukraść albo coś. Właśnie, Nexe, no co ty robisz? Wyjdź z kanału RPG. W ogóle nie profesjonalizm, Nexe, Boże, amatorka. Co ty robisz? Jest cześć, no, przepraszam, jadłem jagódki, nie mogłem wyjść. Jagódki jadłem. Patrz! Już to zrobili! Opłata za enchant? Tak! Ej, dobrze, panowie, tak robimy. Widzimy białą czaszkę, od razu się zbieramy. Dokładnie. Evron, mam pomysł. Przy każdym domku zostawiamy tabliczkę z pay sign. Opłata 10 za protekcję. Chcesz mieć ten dom w całości? Kliknij w tabliczkę. I robimy to pod nick SKKF-a, żeby każdy się na niego wkurzył. Ja uciekam, dzięki za dzisiaj. Było super, świetnie się bawiłem.